za chwilę wyruszymy trasą Redy, nowej i starej Redy, dlatego że przejdziemy przez osiedle nowo wybudowane, czyli osiedle przy Młynie, potem przy Placu Świętego Antoniego, dalej przy kościele, tym najnowszym kościele redzkim pod wezwaniem Świętego Antoniego, dalej pod Urząd Miejski, gdzie uroczyście odsłonimy tablicę na upamiętnienie tego historycznego wydarzenia, jakim jest 17 Zjazd Kaszubów organizowany w naszym mieście. I potem idziemy do naszego kościoła. To ważny element każdego zjazdu Kaszubów, jako że Kaszuby trzymają zbór. Święto, bo jednak mamy i bliskie, bo jesteśmy tu z gminy Kłysokowo, a poza tym no, chcemy w tym uczestniczyć jak wszyscy Kaszubi. Je to jednak nasze wielkie święto i wszystkich bardzo zaprosimy na to, żeby ten dzień uczcić jako dzień kaszubski. Jak Kaszubi właśnie z gminy Kłysokowo świętują, czyli jak wy do tego podchodzicie, czy jest duża frekwencja dzisiaj? O, frekwencją to bywa różnie. A dzisu to jest tak jak no, jedni mojego piąknu, pogoda, ale ty co chcą i sociają Kaszubom, a w jedno są z nama. Piękny świąteczny dzień, wszystkich zapraszamy, cieszymy się, że możemy być w takim licznym gronie. No i tak jak meso tu w jedno spotykamy, tak jak właśnie przed chwilą, przez te soznumę i Kaszubi, bo my jesteśmy z Nordy i z południa, i Bruse, i Lomborg, wszystkich my witamy i socesimy. I na tych właśnie zjazdach meso poznajemy, meso znumy i to jest właśnie fajne. Thank you.
się były, a jutro.